but you don't realize. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. Hej, z tej strony Romcia. Witam serdecznie na moim kanale. Dziś mam dla Was przepis na wegańskie tiramisu. Zanim jednak przedstawię Wam składniki do jego wykonania, zapraszam na mój Instagram, gdzie znajdziecie o wiele więcej przepisów i inspiracji. Link zostawiam w opisie. Do wykonania biszkoptu będziemy potrzebowali 1,5 szklanki mąki pszennej, pół szklanki erytrolu lub białego cukru, szklankę napoju roślinnego, najlepiej sojowego, 1/3 szklanki oleju rzepakowego, łyżkę octu jabłkowego, odrobinę aromatu waniliowego, łyżeczkę sody oczyszczonej, łyżeczkę proszku do pieczenia. Zaczynamy od przesiania do dużej miski wszystkich suchych składników. Następnie do mniejszej miski przelewamy wszystkie mokre składniki i mieszamy. Zanim dodamy je do suchych, je również należy pomieszać. Zawartość obu misek łączymy. Gotową masę przelewamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Taki zgnieciony papier lepiej przylega do blaszki, dlatego polecam Wam spróbowanie takiej opcji. Pieczemy w 180 stopniach przez około 35 minut do suchego patyczka. Do wykonania części kremu użyjemy 1,5 szklanki napoju roślinnego, 6 łyżek kaszki manny, 3,5 łyżki erytrolu lub cukru. Przelewamy napój roślinny do rondla, dodajemy słodzidło i zagotowujemy. Wtedy wsypujemy kaszkę i mieszamy do zgęstnienia. Gotową kaszkę odkładamy na bok, by ostygła. W tym czasie nasz biszkopt powinien być gotowy. Wyjmujemy go i również odstawiamy do wystudzenia. Przyszedł czas na wykończenie kremu. Oprócz podanych wcześniej składników będziemy potrzebowali około 4-5 łyżek schłodzonego mleczka kokosowego oraz odrobinę aromatu. Wszystkie składniki przekładamy do robota kuchennego i blendujemy na gładki krem. Wstawiamy go do lodówki na około 15 minut. Biszkopt wyjmujemy z formy i będziemy go kroić w taki sposób, by pasował do naczynia, w którym chcecie podać swoje tiramisu. Ja przekroiłam go na pół i tak samo oddzieliłam wierzchnią i spodnią warstwę. Do wykończenia tiramisu będzie nam potrzebna wcześniej zaparzona kawa oraz kakao. Na spód naczynia wkładamy pierwszy blat biszkoptu i polewamy go lekko kawą. Pamiętajcie, by nie przesadzić z jej ilością, ponieważ biszkopt sam w sobie jest wilgotny. Następnie wylewamy część naszego pysznego kremu i posypujemy go kakao. Układamy kolejną część biszkoptu i powtarzamy schemat dwukrotnie. W moim przypadku jedna część biszkoptu została, więc przygotowałam dwa tiramisu w kucharkach. Wszystko zależy od wielkości naczynia. W każdym razie nic się nie zmarnowało. Gotowy deser powinien spędzić kilka godzin w lodówce przed podaniem. Tiramisu prezentuje się spektakularnie i smakuje cudownie. Zapewniam, że zrobi ogromne wrażenie na Was i Waszych gościach. Jeżeli filmik Wam się podobał, pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. Zachęcam również do pisania komentarzy oraz odwiedzania mnie na Instagramie. Pozdrawiam, pa! There's nothing I want.